Siemandera, z tej strony Dawdur, a to pierwszy odcinek z Scrap Mechanic, w którym będziemy oceniać pojazdy z workshopa. I to na tyle, przejdźmy do oceniania tych pojazdów. To jest pierwszy pojazd, który wybrałem losowo. Zobaczmy, czy to jest wszystko zbudowane. Tu widocznie chyba... Z tego co widać, to nie jest... normalne skręcanie, takie zwykłe, proste, tylko czy ktoś inaczej to zrobił. Wydaje się, że będzie skręcać to w tym miejscu, bo tutaj są połączone oczywiście łożyska. Więc zapowiada się ciekawie, bardzo... Wygląda spoko ten pojazd, nie wiem, tutaj ma taki... bagażnik, można powiedzieć. Okej, dobra, no wsiadamy i jedziemy. O kurde. Nie, szczerze, fajnie się jeździ, fajnie. I zobaczcie, jak to skręca fajnie. Nie skręca zwykle, tylko tak... jakby to powiedzieć... Fajnie skręca, tak powiem. Oczywiście tutaj mamy płaski teren, żeby mieć więcej FPS-ów na moim sprzęcie, co niestety niewykonalne, żebym to zrobił na tym, bo jeszcze mamy jeden pojazd, który no trochę tych FPS-ów zżera. Więc nie mogę go ocenić na nierównym terenie, ale na takim płaskim wydaje się, że bardzo dobrze wchodzi wszystko. Do tyłu też bardzo ładnie jeździ. Więc ocenimy ten pojazd 8 na 10, można powiedzieć. 8 na 10 dajemy temu pojazdowi, a nawet 9 na 10, coś takiego 8,5, można powiedzieć, tak powiem. I następny pojazd jest to transporter, wykonany przez Przemsona. I zobaczmy. Oczywiście tutaj było już ładowane kupę pracy, żeby to wszystko połączyć. Ja sam tego nie ogarnął. Żeby te ośki wszystko działało. Nie no, naprawdę tutaj wielkie propsy. No, tak to wygląda. Dobra, jest do przyrzeczenia z tym FPS-em. Tu się wchodzi. Okej, możemy teraz sobie zamienić na to. Tu się otwiera, jak mi się wydaje. Otwiera się właz, do którego wchodzimy. Mamy tutaj prawdopodobnie, to jest komora, w której się steruje. Można usiąść. Tutaj też. Tutaj mamy siedlisko. Dwa silniki. Przyciski, które nie wiem do czego służą, zaraz sprawdzimy. I tutaj mi się wydaje, że to jest. Jak to jest transporty taki wojskowy, to jest po prostu, by siedzieli żołnierze, tak? I czekali, aż otworzy się brama i wylecieliby do boju, tak? I nie wiem, to się otwiera, bo tu są jakieś przyciski, nie wiem. Nie można nacisnąć, tylko trzeba przytrzymać. Można wyregulować sobie. Tu się otwiera, tak zamyka, dobrze myślę. O, ale bajer. Otwiera się, można wyjść. I tyle. Teraz to zamknijmy. Ops. Nie no, tutaj bajer jak dla mnie. Dobra, to teraz przejdźmy do jeżdżenia, tak tylko oddalmy sobie trochę ekran. Dobra. O kurde, czekajcie. Nie. Ale mogę to... Dobra, najpierw testujmy to. Jest to bodajże działko, tak? Jak dobrze myślę. O, ale bajer, patrzcie. Strzela normalnie. Dwójką się obraca i trójką też się obraca. Można sobie napierniczać tak fajnie. To mega zrobione po prostu. Ja bym czegoś takiego nie wymyślił, ja to jeszcze nie chcę wiedzieć. No fajnie strzela, fajnie. Możesz wyłączać i włączać. Więc propsy. To teraz wejdźmy sobie do komory i po prostu zacznijmy jazdę. Zobaczmy, jak to jeździ. No,
fajnie mi się wydaje. Takie drifciki trochę odwala, ale ładnie. Trzyma się kupy. Nic tutaj nie lata. Ośki też są fajnie zrobione, widzicie jak skręca. To jedne ośki jedzą w tą stronę, a drugie w tą, co daje właśnie taki fajny efekt. Tutaj jest jedynka, pod jedynką mamy światła te, a pod dwójką mamy te u góry. Na dole, u góry, dua gór, tak, Boże, co ja pierniczę dzisiaj. Bardzo fajny pojazd, mi się bardzo podoba. Szczególnie ten bajer z tą wieżyczką na górze, to już w ogóle mega. I też popierniczą, nieźle, szybki jest, strasznie. Drifty też odwala. O kurczę, można jakoś stąd wyjść? O tak, można i tak, ale jestem bystry. Jak to tu jest zrobione, że tak amortyzatory na siódemce? No, spoko jest, oceniam ten przedmiot na 10 na 10. 10 na 10, bardzo fajny, wszystko dopracowane do perfekcji. Więc 10 na 10 i tyle. I ostatni przedmiot do dzisiaj to coś takiego. Odwracam jeszcze, odbieram losowe te przedmioty. Co to? Halo? Co ja wziąłem? Co się odwala? To jeździ? To chyba nie jeździ. No to oceniam na 2 na 10. Jeden punkt dałem, te dwa dałem, ponieważ ładnie wygląda. Ale że nie jeździ, to trudno. Bardzo takie ubogie bym powiedział, ale przeżyjemy. No to usuwamy tę kwestię, możemy jeszcze przejechać się moim pojazdem, ewentualnie, który nie wiem. Na przykład, nie, ten most tak jest w dupy. Ten transport też jest taki słaby, w porównaniu do tego jest mega słaby, nie skręca w ogóle. Co możemy? Możemy mój pojazd, który się nazywa Nieglebnie, prawda? Ma na zadanie, że nawet jak się wywalimy, to może jechać wszędzie. Widzicie, patrzcie, macie, wyglebie się specjalnie, o. I tak jedzie, nieważne w którą stronę, ale zawsze pojedzie. Swojego pojazdu nie będę oceniał, bo to takie trochę kupsko, ale może być. Więc żegnam was i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, zostawcie lajka. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Siemano.